teraz na piętrze drugim budynku numer 9, czyli Wydziału Dowodzenia Operacji Morskich. Chodźmy poznać dziekana. Dzień dobry, panie komandorze. Dzień dobry pani. Witam panią, witam państwa serdecznie na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Idealny moment. Właśnie skończyłem zajęcia online, ale jak widzicie państwo, ta sala świeci pustkami. Tęsknimy za państwem, czekamy na studentów na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie oraz Bezpieczeństwo w Transporcie, Spedycji i Logistyce. Mam nadzieję, że z nadchodzącym nowym rokiem akademickim ta sala wypełni się waszą obecnością i z otwartymi rękami czekamy na państwa, nie mogąc się doczekać już was w naszej uczelni. Zapraszam serdecznie, życzę powodzenia na egzaminach w czasie rekrutacji. Czekamy na państwa z otwartymi rękami. Dziękujemy bardzo. Na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich możecie zdobyć doświadczenie pod okiem najlepszych specjalistów w dziedzinie kryminalistyki i detektywistyki. Pokażemy wam teraz, gdzie znajduje się nasze laboratorium. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Łaski i witam was z naszego laboratorium kryminalistycznego. Słuchajcie, studiowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w Akademii to nie tylko teoria, aczkolwiek ona też jest ważna, ale również praktyka. Jak widzicie, dysponujemy profesjonalnym sprzętem na wyposażeniu naszego laboratorium. Zajęcia w laboratorium docelowo prowadzi technik kryminalistyki i wierzcie mi, że naprawdę przy wykorzystaniu tego sprzętu możecie zdjąć każde ślady, zrobić odlewy gipsowe, zabezpieczyć na przykład dzięki temu urządzeniu również ślady skórzu, więc jeżeli ktoś myśli, że uda mu się, na pewno zostanie wykryty i złapany. Docelowo z laboratorium korzystają studenci bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym naszej specjalności, jaką jest kryminalistyka i detektywistyka. Na specjalności macie szansę poznać całe spektrum prawa karnego i wszystko, co się z prawem karnym wiąże, również w teorii, a w praktyce przećwiczyć to wszystko w naszym laboratorium. Zapraszamy na Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Do zobaczenia. O, dzień dobry! Jak ja pana dawno nie widziałam! Dzień dobry, pani Patrycja, witam. Bardzo panią przepraszam, akurat śpieszę się na zajęcia z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Czy ewentualnie po zajęciach moglibyśmy się... A może da radę pani szybko wytłumaczyć, na czym polegają takie zajęcia? Pani Patrycjo, to są zajęcia skierowane dla osób, które ukończyły 50. rok życia. Seniorzy na tych zajęciach mogą poznać tradycje i historię marynarki wojennej, ale przy okazji też nawiązać wspólne relacje, rozwijać pewne osobiste zainteresowania, dlatego że tematyka staramy się też dostosowywać do potrzeb i oczekiwań naszych seniorów. Także jeśli pani kogoś ma, kto spełnia te warunki i chciałby dołączyć tutaj do grona, to zapraszam serdecznie. A jak pani będzie chciała jakichś informacji dokładniejszych, to myślę, że po zajęciach jak najbardziej. Super, dziękuję panu bardzo. Dobrego dnia panu, do widzenia. Z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich w bardzo szybki sposób możemy przemieścić się do akademików, cywilnych, jak i wojskowych. Budynek za moimi plecami jest to akademik studencki, więc zapraszam was teraz do środka. W budynku znajduje się 9 sal wykładowych, a może zamieszkać tutaj 219 osób. Zobaczcie, jak wyglądają nasze pokoje. Thank you.
Na Akademii możecie skorzystać również z pomocy medycznej. Jeżeli kiedykolwiek źle byście się poczuli, na pewno zostanie udzielona Wam pomoc. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu.